to jest nie tylko restauracja, to jest również hotel, to jest sieć restauracji Oberża. W Lubinie mamy Oberżę Skarbek, czyli ta, w której się znajdujemy, mamy Oberżę Ratusz, która znajduje się w rynku. Przy Oberży Skarbek jest również hotel, który jest częścią integralną, jak gdyby i jednym budynkiem. Także zapraszamy tutaj zarówno gości hotelowych, którzy mogą skorzystać z naszych usług, z noclegów w bardzo pięknych pokojach. Mamy również strefę relaksu w hotelu, mamy salę fitness, mamy saunę, także zapraszamy do skorzystania również z tej oferty. Zapraszamy również gości do skorzystania z oferty śniadań biznesowych. Wiemy z doświadczenia, że bardzo często w godzinach porannych jest problem, ponieważ są czynne fast foody lub inne rzeczy, nie ma czynnych restauracji. My wyszliśmy naprzeciw klientom i od godziny 6 do godziny 11 serwujemy śniadania biznesowe, na które bardzo serdecznie zapraszamy klientów. Również w związku z wprowadzeniem nowej karty mamy zupełnie nową kartę w ofercie Ratusz, o której myślę więcej słów powie szef kuchni restauracji Ratusz. Jest to bardzo innowacyjna, nowa karta, zupełnie inna jak były do tej pory w Oberżach, także zapraszamy bardzo serdecznie również do tamtej restauracji. Nowością, jaką chcemy wprowadzić, to będą imprezy dla dzieci. Stąd ten pomysł konkursu, pomysł współpracy, pomysł na zasadzie zdrowego żywienia. Chcemy rozszerzyć ofertę, robiliśmy już to tworząc kartę, wkładkę w karcie menu dla dzieci, ale chcielibyśmy również organizować imprezy dla dzieci, urodziny, imieniny i inne okolicznościowe rzeczy, w których dzieci czynnie brałyby udział w przygotowaniu pewnych potraw, żeby to nie tylko była zabawa, ale było to połączenie również z nauką kulinarną, gdzie nasi szefowie, najlepsi w całym regionie, będą tutaj uczyć sztuki kulinarnej dzieci. Także zapraszamy do skorzystania również z takiej oferty. Organizujemy również wesela, przyjęcia okolicznościowe, studniówki, imieniny, organizujemy dyskoteki. Praktycznie w każdy piątek mamy tutaj dyskotekę, więc również zapraszamy do skorzystania z tej oferty. W trakcie dyskoteki można zorganizować imieniny, urodziny. Jest to bardzo fajna forma. Bawimy się, a jednocześnie wyprawiamy swoją uroczystość, także zapraszamy. Dla gości mamy w nowej karcie pierogi ducha skarbku, pieczeń z dzika w sosie jałowcowym, krem borowikowy z grzankami. Mamy 3 rodzaje zup: grzybowa, flaczki i żurek staropolski, który w karcie podajemy w chlebie. I mamy zupę z ratusza, zupę bałkańską z krusteczkami i łososiem. Proszę mi powiedzieć, czy uważa Pan, że my Polacy lubimy jeść zupy? Tak. W okresie zimowym goście najczęściej biorą zupy i jedzą te zupy. A jaka zupa cieszy się największym zainteresowaniem u Was? Największym powodzeniem ma żurek w chlebie, bo ten chleb wcześniej jest pieczony i jest cieplutki, że jest chrupiący. Z ciepłym żurkiem, białą kiełbasą najwięcej, że ma wzięcia. A jest jakaś taka właśnie metoda, żeby tą zupę stworzyć bardzo szybko? Ona wymaga bardzo dużego nakładu czasu? Jak to właśnie jest? To zależy jaka zupa. Żurek generalnie się przygotowuje wcześniej i on musi trochę postać. W naturalnym zakwasie z grzybami, pachnący czosnkiem, majrankiem. Trochę potrzebuje czasu. Z faktem, że rok 2014 się rozpoczął, wprowadziliśmy w naszych Oberżach nową kartę menu. Myślę, że w tej karcie każdy znajdzie coś dobrego dla siebie, zgodnie z naszym hasłem Staropolski styl i smak. Jest to bardzo szeroka oferta, zachęcam do korzystania i dziś jest okazja do tego, żeby spróbować właśnie potraw z tej nowej karty menu. Proponujemy degustację zup. I zaprosiliśmy mieszkańców Lubina tutaj do naszej Oberży, do Oberży Skarbek, a także do Oberży Ratusz na taką właśnie degustację zup. Nowa karta menu to okazja także do wprowadzenia kilku zmian. Takie zmiany również prowadziliśmy w tej karcie. Między innymi tutaj wyszliśmy naprzeciw potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców Lubina. Stworzyliśmy propozycje dla nich. W tej karcie takie propozycje się znalazły. W związku z tym, że nowa karta, nowe propozycje, przeprowadziliśmy także taki konkurs dla tych mieszkańców Lubina. Zwróciliśmy się z prośbą do przedszkolaków z przedszkola nr 7 w Lubinie z prośbą o narysowanie propozycji bajkowych. Najlepsze prace zostały właśnie tutaj opublikowane w naszych kartach. Wygrały dwie osoby, dzisiaj znajdują się tutaj z nami podczas tej degustacji, jest to też jakaś forma nagrody dla nich. Wraz z rodzicami przyszli, mamy także tutaj panią dyrektor z Przedszkola Publicznego nr 7 i właśnie dzisiaj nagradzamy te najlepsze prace. Co sądzicie o tej dzisiejszej degustacji? Która zupa smakowała najbardziej? To znaczy, jeśli ja próbowałem, to według mnie to najlepsza ta rybka, ta, po prostu. To, według mnie to jest najlepsza dla mojego gustu. A może, bo żona próbowała ten flaczki, to troszeczkę tak jakby ostre były, a tak, to jest wszystko dobre. Ta kremowa zupa też smaczna jest, także nie można nic zarzucić. Ja dwie zupki próbowałam, tak? I ta pomidorowa z tą rybką była lepsza, nie była pikantna taka mocno. No. A proszę powiedzieć, czy pani często właśnie w domu gotuje zupy? Tak, musi być codziennie zupka, bo to jest dietetyczne i najzdrowsze. Nasze przedszkole realizuje zadania z zakresu edukacji zdrowotnej. W tym roku przyłączyliśmy się do ogólnopolskiego takiego cyklu zajęć edukacyjnych o charakterze prozdrowotnym Akademia Zdrowego Przedszkolaka. Żeby poznać o zdrowiu zasady zdrowego żywienia, nawiązaliśmy kontakt z instytucjami, w jaki sposób można przygotowywać posiłki, w jaki sposób można przygotować potrawy, skąd się bierze chlebek, od ziarenka do bochenka, różne mamy tematyki cykliczne i ze względu na to, że Oberża znajduje się na naszym osiedlu, postanowiliśmy poznać od kuchni, w jaki sposób przygotowuje się zdrowe posiłki. Dalszy cykl przygotowań do tego, żeby dzieci poznały nowe zasady, nową wiedzę na temat zdrowego żywienia, będzie spotkanie szefa kuchni w naszym przedszkolu celem zapoznania dzieci, w jaki sposób można przygotować zdrowe posiłki. Tematem konkursu była moja ulubiona postać bajkowa. Ponieważ my realizujemy cykl Cała Polska Czyta Dzieciom, więc połączyliśmy właściwie ten konkurs z tym, że Oberża zaprosiła nas do tego konkursu. A że my mamy Cała Polska Czyta Dzieciom takie hasło do realizacji, jeśli chodzi o rozwijanie zainteresowań czytelniczych, połączyliśmy jedno z drugim. I wyszło to wspaniale. Zainteresowanie było bardzo duże. Rodzice postarali się wspólnie z dziećmi przygotować się do tego konkursu. Oczywiście były techniki dowolne, ale wybrane przez dziecko i rodzica. Dzieci nagrodzone w naszym przedszkolu przez przedstawicieli Oberży było takim wyzwaniem, było taką prawidłową reakcją dziecka, że ktoś przyszedł, zaprosił nas do udziału w tym konkursie. Jednocześnie dzieci zdobyły, bo z 55 prac 6 osób zostało nagrodzonych. Nagrody były książkowe, dyplomy, zdrowe żywienie, czyli każde dziecko otrzymało jabłuszko. Także nasza współpraca, nawiązanie do współpracy zaczęło się bardzo, bardzo pozytywnie i bardzo dobrze odebrane też przez rodziców. Degustacja zup była wspaniała, najbardziej mi smakował żurek. A czy Pani często właśnie gotuje u siebie w domu zupy? Zupy gotuję często, oczywiście. A uważa Pani, że właśnie my Polacy lubimy jeść zupy, czy właśnie nie bardzo? No Polacy lubimy jeść zupki. Proszę nam powiedzieć, co Pani sądzi o tej dzisiejszej degustacji zup? No, po spróbowaniu kilku potraw stwierdzam, że są bardzo smaczne, o różnych takich specyficznych smakach. Od przechodzące z ostrego, łagodnego, takie pikantne wręcz. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. A która zupa smakowała najbardziej? Borowikowa. Była wyśmienita. A czy często właśnie Pani gotuje zupy? Czy my w ogóle Polacy lubimy jeść zupy? Co Pani o tym sądzi? No, zupy to raczej chyba nasz temat przewodni, narodowy. Kiedyś było takie śmieszne powiedzenie, że z bigosu się robiło później jeszcze zupę. Czyli zupa jest naszym takim podstawowym chyba daniem domowym. No, przy wychowywaniu dzieci zupa jest podstawą. Zbiór witamin i wszystkiego, co może być najlepsze. Zapraszam Państwa na degustację zup, nie tylko. Wyśmienite dania, karta menu bogata. Zapraszam wszystkich. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z nową kartą w Oberży Ratusz. Jest to kuchnia staropolska z domieszką kuchni śródziemnomorskiej. Takich nowości mógłbym polecić zupę rybną. Jest to zupa rybna z łososiem, z krewetkami, z lanymi krusteczkami. Taka delikatnie pikantna. Również mamy krewetki w sosie pomarańczowo-śliwkowym. A proszę powiedzieć, czy Pan ze swojego doświadczenia uważa, że my Polacy lubimy jeść zupy? Myślę tak, że od początku jemy zupy i ponieważ zawierają dużo witamin, są bardzo zdrowe i nasza tradycja stanowi, że najpierw jemy zupę, dopiero później danie główne. Co sądzi o tej dzisiejszej degustacji tutaj w Oberży? No jestem wprost szokowany, że takie dobre. Za darmo i dobre. A co Panu najbardziej smakowało? No przede wszystkim tylko zupę rybną, bo ja innych rzeczy dam raczej. Ale zupa rybna jest przepyszna. A czy w ogóle Pan lubi jadać zupy? No obowiązkowo, zupa to jest podstawa życia, nie? I uważa Pan, że warto tutaj przyjść do Oberży, zapoznać się z nową kartą? No na pewno warto i zapraszam wszystkich. Jako stary lubinianin zapraszam, bo warto przyjść i spróbować. Na tej degustacji jest jedna przeboska zupa, zupa rybna. Jest po prostu poezja. Tak jak rzadko kiedy można naprawdę być zadowolonym z tego, co się dostaje na talerzu, to po prostu rewelacja. Kucharza, bardzo, bardzo kucharzowi gratuluję. A czy pani w ogóle lubi jeść zupy? To jest tak, na zupy nie zawsze człowiek może sobie pozwolić ze względu na czas, prawda? W większości rodziny w Polsce gotują w domu, mamy tego czasu bardzo mało. Zupa zawsze była drugorzędna w porównaniu do dania tego podstawowego, głównego. Ale ja zupę osobiście bardzo lubię, a szczególnie takie pikantne, a tu no, flaki też są bardzo dobre, także kucharz naprawdę zaprezentował bardzo dobrą sztukę. Czyli warto przyjść do Oberży tutaj Ratusz i spróbować, wypróbować tą nową kartę dań? Oczywiście, ale tutaj regularnie się odbywają cyklicznie takie fajne degustacje. Pamiętam rok temu odbywała się degustacja win, które były w karcie i miodów pitnych. Też rewelacyjne wydarzenie. Można było popróbować bardzo takich wyrafinowanych i gdzieś pochowanych głęboko w różnych, u różnych producentów regionalnych produktów, szczególnie miodów. Także jeżeli jest okazja, a Oberża nam to co jakiś czas oferuje, trzeba korzystać.